Ich magnificencje, panie prezydencie, panie marszałku, szanowni państwo, jest mi niezwykle miło uczestniczyć w tej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Chciałbym państwu w trakcie mojego dzisiejszego wykładu powiedzieć parę słów o polskiej astronomii. Oczywiście nie o astronomii z czasów Kopernika, a bardziej współczesnej, o polskiej astronomii w ostatnich dekadach. Tak naprawdę będę mówił o polskiej astronomii w okresie raczej trzech ostatnich dekad, bowiem od lat 90. tak naprawdę przynajmniej część obserwacyjna polskiej astronomii stała się częścią nauki światowej. I chciałbym przedstawić państwu, jak wygląda kontrybucja polskiej astronomii właśnie do największych odkryć astronomii światowej w tych ostatnich trzech dekadach. Przede wszystkim najpierw chciałbym zacząć od tego, jak wyglądała ta światowa astronomia w ciągu ostatnich dekad. I tutaj trzeba podkreślić, że jesteśmy świadkami niesamowitego rozwoju astronomii w ciągu ostatnich 30-40 lat. Na ten rozwój wpłynęło kilka przyczyn. Powiedzmy, powinniśmy zacząć od ludzi. Niewątpliwie wspaniałych uczonych w każdym okresie ludzkości było wielu, ale mam wrażenie, że teraz jest ich więcej w tych ostatnich kilku dekadach. Przynajmniej widać to w Nagrodach Nobla. Pozwoliłem sobie przeliczyć, że w ciągu ostatnich 30 lat aż 21 Nagród Nobla w fizyce, to są Nagrody Nobla, nie ma Nagród Nobla w astronomii, aż 21 osób, laureatów Nagrody Nobla, to były osoby związane z astronomią, czy szeroko rozumianą astrofizyką. Niewątpliwie kolejnym bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na ten rozwój astronomii był niesłychany rozwój technologiczny, technik, które są stosowane w astronomii. Jednym z przykładów są tu detektory światła, rozwój elektronicznych detektorów światła, tak zwanych detektorów CCD. Po prawej stronie widzicie państwo zdjęcie współczesnej kamery wielodetektorowej CCD, nawiasem mówiąc polskiej kamery zbudowanej w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, która była w momencie jej zbudowania i instalacji jedną z największych tego typu instrumentów na świecie, cały czas jest jednym z większych w tej dziedzinie instrumentów. Niewątpliwie też przełomem było rozwój technik obserwacyjnych w tak zwanym optycznym przedziale astronomii. Powstały gigantyczne teleskopy. Na dolnym zdjęciu możecie państwo zobaczyć szereg czterech wielkich teleskopów o średnicy lustra ponad 8 metrów Obserwatorium Południowego Europejskiego, tak zwane teleskopy VLT. Tego typu teleskopów w latach 90. powstało co najmniej kilka. Jeszcze dekadę wcześniej wydawało się, że nie będzie, że ludzkość nie będzie w stanie budować teleskopów większych niż największy teleskop zbudowany w roku 1948, 5-metrowy teleskop na Mount Palomar. Technologie się zmieniły i w krótkim czasie powstały właśnie tego typu wielkie giganty obserwacyjne. Co więcej, w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnej wielkiej rewolucji. W budowie są teleskopy 3-4 razy większe, między innymi 40-metrowy teleskop, tak zwany ELT, też budowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe. Kolejnym niewątpliwie bardzo ważnym czynnikiem to misje kosmiczne. W ostatnich kilkudziesięciu latach wystrzelonych zostało kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt misji kosmicznych przeznaczonych dla astronomii, astrofizyki, bardzo udanych, i te misje dostarczyły przełomowych danych obserwacyjnych, które pozwoliły nam znacząco zwiększyć naszą wiedzę o wszechświecie. Kolejna rzecz to wielki przełom, tutaj w poprzednim wykładzie ksiądz profesor o tym wspomniał, to odejście od tradycyjnych fal elektromagnetycznych. Otóż pierwsze detekcje i pierwsze spojrzenie na wszechświat falami grawitacyjnymi to też ogromny przełom, a ja do niego jeszcze wrócę w którymś momencie. Wszystkie te wielkie projekty dostarczają
ogromnej liczby ton wręcz danych naukowych i z tych danych czerpiemy zdecydowanie ogromną nową wiedzę o wszechświecie. Te wszystkie nowoczesne eksperymenty nam dostarczają po prostu przełomowych informacji o tym, jak wszechświat wygląda. Stąd też nasza wiedza wygląda dzisiaj jest dużo bardziej precyzyjna i dokładniejsza niż jeszcze 30-40 lat temu. Oczywiście nie jestem w stanie przedstawić Państwu wszystkich odkryć mniej lub bardziej ciekawych w tym krótkim moim wykładzie, więc pozwolę sobie tylko wybrać kilka takich przełomowych odkryć, którymi się ekscytowała bądź ekscytuje cały czas społeczność astronomiczna, ale nie tylko astronomiczna, bowiem astronomię dość łatwo się sprzedaje ogólnie społeczności i wiele z tych odkryć było szeroko reklamowanych w prasie i najprawdopodobniej o wielu rzeczach Państwo słyszeliście. I będę się starał przekazać Państwu, jak wyglądał wpływ polskich astronomów na te właśnie przełomowe odkrycia. Zacznę może od fal elektromagnetycznych, bo w szczególności od zakresu tak zwanego optycznego. Fale elektromagnetyczne są oczywiście wszystkim dobrze znane z życia codziennego. To jest światło, które dzięki naszym oczom widzimy. To jest promieniowanie podczerwone, dzięki którym ogrzewamy się. To jest promieniowanie ultrafioletowe, dzięki któremu się opalamy. Promieniowanie rentgenowskie. Jak sobie coś złamiemy, to wiemy, jakie obrazy daje nam prześwietlenie promieniami rentgenowskimi. Wreszcie fale radiowe, dzięki którym działa radio, telewizja, telefonia komórkowa. I oczywiście wszechświat w tym całym zakresie promieniowania elektromagnetycznego promieniuje, ale do Ziemi dociera na szczęście dla nas tylko niewiele promieniowania elektromagnetycznego w pewnych zakresach i na tym wykresie, który jest tutaj przedstawiony, widzicie Państwo takie okna, w których można obserwować wszechświat z Ziemi. To jest przede wszystkim okno optyczne, ta tęczowa tutaj wiązka, czyli światło w kolorach od ultrafioletowego przez niebieski, zielony do czerwonego. Fale radiowe, troszkę fal mikrofalowych, troszkę fal podczerwonych. Przegląd tego zakresu tradycyjnie używanego w astronomii obserwacyjnej zacznę właśnie od tego najdawniej badanego, czyli zakresu optycznego. I tutaj takimi najważniejszymi przełomowymi odkryciami, w których prowadzone były badania w ostatnich latach, to przede wszystkim poszukiwanie planet pozasłonecznych, tak zwanych egzoplanet. Ciemny wszechświat, czyli ciemna materia, ciemna energia, ogniskowanie, soczewkowanie grawitacyjne to kolejny temat, który bardzo ekscytował i cały czas ekscytuje astronomów. Wreszcie nowy zupełnie sposób prowadzenia badań, tak zwana time domain astronomia, czyli astronomia w dziedzinie czasu. To jest zupełnie inna technika obserwacji niż prowadzona dużo wcześniej przez astronomów w latach wcześniejszych niż te kilka dekad temu. Zacznę szybciutko od poszukiwania planet pozasłonecznych. To oczywiście było inspiracją dla wielu astronomów. Próbowano znaleźć inne Ziemie już dawno temu. W poszukiwaniach stosowanych jest kilka technik. Najprostszą oczywiście byłyby tak zwany direct imaging, czyli znajdowanie bezpośrednie, obrazowanie bezpośrednie planet przy innych gwiazdach. Ta metoda ma już pewne sukcesy, aczkolwiek cały czas muszę przyznać, że chyba jeszcze raczkuje, więc nie będę o niej więcej mówił. Natomiast podstawowymi metodami poszukiwania planet pozasłonecznych są teraz metody pośrednie i tych metod jest kilka, przede wszystkim tak zwane metody spektroskopowe, metoda tranzytów, metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego i badania opóźnień czasowych precyzyjnych sygnałów kosmicznych, tak to ogólnie nazwijmy. Zacznę właśnie od tej metody, bo ona pierwsza przyniosła pozytywną detekcję obiektów podobnych do planet
i w zasadzie była pierwszą metodą, która pozwoliła na detekcję planet pozasłonecznych. To odkrycie miało miejsce w 1992 roku po serii nieudanych prób i odkrycia tego dokonał polski astronom Aleksander Wolszczan. Dwie tego typu planety zostały odkryte wokół bardzo precyzyjnego źródła pulsów, tak zwanego pulsara. Pulsar to jest taki specyficzny typ gwiazdy neutronowej, która świeci w sposób podobny do latarni morskiej. Jeśli odpowiednio jesteśmy usytuowani względem takiej gwiazdy, to ta latarnia morska, czyli promieniowanie z pulsara, nas omiata co pewien czas i obserwujemy regularne sygnały, które radioteleskopy potrafią rejestrować. Jeśli pulsar nie jest pojedynczy, ma towarzysza, który wokół niego krąży, może tym towarzyszem być planeta, wówczas takie pulsy przychodzą raz troszeczkę szybciej, raz troszeczkę później, ponieważ układ, pulsar krąży wokół środka masy, więc raz jest troszkę bliżej nas, raz jest troszkę dalej. I rzeczywiście tego typu detekcja była pierwszą detekcją obiektu o masie planetarnym w 1992 roku. Była to ogromna sensacja, ale z drugiej strony wielka niespodzianka, bowiem cały wysiłek astronomów był skoncentrowany na poszukiwaniu planet wokół gwiazd podobnych do Słońca. Natomiast pulsar to jest gwiazda zupełnie dziwna, gwiazda, która powstaje po wybuchu tak zwanej gwiazdy supernowej. Więc cały czas oczekiwano na odkrycie planety pozasłonecznej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. To nastąpiło wkrótce, w 1995 roku. Wykorzystano tu metodę spektroskopową, czyli metodę badania linii widmowych w widmie robionym wielkim teleskopem wokół gwiazdy, której podejrzewamy, że może krążyć planeta. Ponieważ układ jest też ruchomy, bowiem gwiazda krąży wokół środka masy układu planetarnego, można zarejestrować drobne zmiany prędkości tej gwiazdy wywołane właśnie obecnością planet i takie zmiany mają charakterystyczny kształt powtarzalny takiej sinusoidy. Tutaj Państwo widzicie właśnie ta sinusoida czerwona, to są te pierwsze pomiary gwiazdy o nazwie 51 Pegasi. Odkrywcy tego obiektu, Michel Major i Didier Queloz, szwajcarscy astronomowie, zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w 1919 roku. No i od tego momentu nastąpił przełom, tego typu planet odkrywa się coraz więcej. I dalszy rozwój całej tej dziedziny poszukiwań planet pozasłonecznych w dalszych latach rozwinęły kolejne metody z sukcesem zaimplementowane przez polski projekt o nazwie OGL, który mam przyjemność prowadzić od ponad 30 lat. Te dwie metody, nie wchodząc już w szczegóły techniczne, to metoda tak zwanego mikrosoczewkowania grawitacyjnego, która pozwala odkrywać planety znajdujące się w troszeczkę innych odległościach niż odkrywane metodą spektroskopową. I ponadto pozwala odkrywać również nie tylko zwykłe układy planetarne, ale także takie bardzo dziwne. W ostatnich latach odkrywamy regularnie planety, które są oderwane od swoich macierzystych słońc, czyli po prostu krążą w galaktyce niemal rodem z filmów czy z powieści science fiction, takie planety urwane od swoich macierzystych gwiazd. Nazywamy to fachowo free floating planets. Po prawej stronie widzimy właśnie przykłady detekcji takich planet. Też nie będę tu wchodził w szczegóły techniczne, co dokładnie przedstawiają te rysunki. Druga z kolei metoda to jest metoda tak zwanych metoda odkrywania planet metodą tranzytów. Znów tu projekt OGL był jednym z pionierów tej technologii. Pierwsze planety odkrywane właśnie tą techniką w latach 2001-2006 to były planety odkryte przez projekt OGL. Warto też dodać, że polskie inne projekty badające planety, tutaj toruńskie planety pod kierownictwem profesora
Andrzeja Niedzielskiego i profesora Gracjana Maciejewskiego też dostarczają bardzo ciekawych informacji o egzoplanetach. Same badania egzoplanet przeniosły się mniej więcej w ostatniej dekadzie też poza Ziemię, spoza atmosfery możemy obserwować mniej więcej 1000 razy precyzyjniej niż z powierzchni Ziemi, więc można odkrywać mniejsze planety i pewnie słyszeliście Państwo o ogromnym sukcesie takich misji kosmicznych jak Kepler, jak TESS, które metodą tranzytów, czyli dokładnie tą samą metodą, którą tutaj projekt OGLE implementował na początku lat 2000, odkryły tysiące tego typu planet, kolejne misje w następnych latach przyniosą jeszcze bardziej wyrafinowane techniki poszukiwania planet, między innymi satelita Ariel, w które również astronomowie z Polski są zaangażowani, Polacy zaangażowani są również w misje mikrosoczewkowe w satelicie Roman, czy dawna jego nazwa to WFIRST, który w najbliższych kilku latach będzie wystrzelony. Teraz parę słów o ciemnym wszechświecie, o ciemnej materii i ciemnej energii. Otóż, proszę Państwa, mniej więcej pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i w latach 80. okazało się, że we wszechświecie jest bardzo dużo materii, która oddziałuje grawitacyjnie, ale nie świeci. Klasycznym przykładem jest rysunek w lewym dolnym rogu tak zwanej krzywej rotacji galaktyk, której gdyby materia, która świeci, była jedyną, wówczas tego typu wykresy powinny z prawej strony schodzić w stronę prędkości coraz niższych, czyli coraz bliżej być położone koło zera. W rzeczywistości te wykresy są praktycznie płaskie, tak zwane płaskie krzywe rotacji galaktyk są koronnym dowodem, że istnieje materia, która oddziałuje grawitacyjnie, a nie świeci. Nazwano ją ciemną materią. No i oczywiście jest niezwykle ciekawe, czym ta ciemna materia jest, jaka jest jej postać. Jednym z najciekawszych eksperymentów, które zaproponował polski astronom, jeden z najwybitniejszych astronomów XX wieku, profesor Bohdan Paczyński, to był eksperyment polegający na poszukiwaniu tej materii metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Na bazie rozważań profesora Paczyńskiego powstał projekt obserwacyjny OGLE, którego głównym celem na samym początku było poszukiwanie właśnie ciemnej materii. Rezultat tych poszukiwań okazał się rozczarowujący z jednej strony, bowiem okazało się, że materia, ta ciemna, nieświecąca materia nie ma postaci takich typowych, łatwych do wyobrażenia postaci, czyli jakichś wygasłych starych gwiazd, czarnych dziur czy małomasywnych gwiazd, które nie zdołały zaświecić, zapalić w swoich wnętrzach paliwa jądrowego. Okazało się, że tego typu materia, tego typu zjawisk, które zostały zaproponowane do badania tego typu materii jest zbyt mało, więc ciemna materia musi mieć zupełnie inną postać, jaką do dzisiaj tego nie wiemy. Z kolei ciemna energia powstała na bazie innych eksperymentów, które miały mierzyć, jak szybko nasz wszechświat się rozszerza, a o tym, że się rozszerza, wiemy od lat 20. ubiegłego wieku. Badania te polegały na mierzeniu gwiazd tak zwanych supernowych typu 1A w odległych galaktykach. Tu po lewej stronie widzicie Państwo taką mozaikę tych różnych odległych galaktyk, w których wybuchły tego typu supernowe. Tego typu supernowe nazywane są świecami standardowymi. One mają podczas wybuchu bardzo podobną jasność, więc można na ich podstawie wyznaczać precyzyjnie odległość do tych galaktyk i konstruować tak zwany diagram Hubble'a, który widać tu po prawej stronie. To jest diagram pokazujący odległość do galaktyki versus jej prędkość. Cóż okazało się z tych badań? Po pierwsze, no wyznaczono bardzo precyzyjnie stałą Hubble'a, z jaką rozszerza się wszechświat tutaj w naszej pobliskiej okolicy, ale badając odległe supernowe okazało się, że ten diagram się odchyla i najprostszym wytłumaczeniem jest i w zasadzie jedynym jest to, że ekspansja wszechświata nie jest stała, nie zwalnia jak się spodziewano, a przyspiesza. Co jest przyczyną? Nie wiadomo. Ten czynnik, który wywołuje
to przyspieszenie nazwano ciemną energią. Co jest ciemną energią? Być może dowiemy się w najbliższej dekadzie. Właśnie przygotowywane są misje kosmiczne Euclid i WFIRST, czyli dzisiaj satelita o nazwie Roman. Satelita Euclid został już wystrzelony parę tygodni temu, ten drugi będzie wystrzelony za kilka lat i być może one przyniosą informacje o tym, czym jest ta ciemna energia. Czyli nie bardzo wiemy cały czas, czym jest ciemna energia, czym jest czarna energia. Odkrywcy tego efektu otrzymali Nagrodę Nobla w 2011 roku, a jedną z konsekwencji dzisiejszych i bardzo intensywnym też polem do badań jest to, że stała Hubble'a wyznaczona tu lokalnie różni się od stałej Hubble'a, która jest wyznaczona innymi metodami z wczesnego wszechświata. Polski wkład bezpośredni w te badania jest niewielki, natomiast pośrednio kalibracja odległości to domena polskich projektów, między innymi OGL, między innymi Araucaria, tak zwane świece standardowe, które służą do kalibracji supernowych też pochodzą głównie z polskich projektów. Kolejny temat to soczewkowanie grawitacyjne. Soczewkowanie grawitacyjne z kolei to efekt też wynikający z teorii względności, polegający na tym, że masa potrafi uginać światło i ten efekt obserwujemy w bardzo wielu różnych konfiguracjach. Klasyczne ogniskowanie, soczewkowanie grawitacyjne to soczewkowanie w skali kosmologicznej, natomiast jest jeszcze drugi rodzaj bardzo intensywnie w ostatnich latach rozwijanych tego zjawiska, to jest tak zwane mikrosoczewkowanie. Tu ojcem tej dziedziny znów był profesor Bohdan Paczyński na zdjęciu w prawej dolnym rogu. I ta technika była bardzo szeroko rozwijana przez projekt OGL w ostatnich trzech dekadach. Za kilkanaście dni będziemy mieli rocznicę 30. odkrycia pierwszego zjawiska mikrosoczewkowania. W 1993 roku po lewej stronie wykres pokazujący, jak to zjawisko wyglądało. O badaniach ciemnej materii już wspominałem, o badaniach planet pozasłonecznych tą metodą też wspominałem. Mikrosoczewkowanie jest też znakomitym narzędziem do badania struktury naszej Drogi Mlecznej i wreszcie odkrycie z ostatniego roku. W tamtym roku została odkryta tą metodą pierwsza czarna dziura swobodna będąca orbitująca w naszej galaktyce. Takich czarnych dziur podejrzewa się jest bardzo dużo i to było pierwsze takie przełomowe, można powiedzieć, odkrycie zupełnie ostatnio dokonane. Kolejny temat, tak zwana nowy rodzaj, sposób obserwacji, astronomia w sferze czasowej. W zasadzie obserwacje tego typu były prowadzone od bardzo dawna, natomiast dzięki paru entuzjastom, znów tu muszę wymienić profesora Paczyńskiego, udało się zaimplementować tę technikę do obserwacji takich bardziej w sposób standardowy. Pionierami tej nowej techniki, czyli obserwacji przez długi czas ogromnej liczby gwiazd i badań zmienności różnych parametrów astronomicznych w różnych skalach czasowych od sekund do lat był między innymi polski projekt OGL i kilka jeszcze innych. Z kolei badania małymi instrumentami bardzo jasnych gwiazd, tu również pionierem był polski projekt ASAS. Dziś tę tradycję kontynuuje inna wersja tego projektu ASAS-SN prowadzona przez polskiego też astronoma Krzysztofa Stanka w Ameryce. Polscy astronomowie zaangażowani są też w szereg innych projektów międzynarodowych, LSST, Gaia. I też szybciutko kilka przykładów właśnie z projektu OGL, jakie odkrycia przynoszą tego typu badania. Otóż oprócz tych wymienionych już poprzednio, niewątpliwie muszę tutaj podkreślić gigantyczną kolekcję gwiazd zmiennych, które zmieniają jasność. Mamy
ciągi obserwacji 30-letnie, które pokazują bardzo precyzyjnie, jak się zmienia jasność różnego rodzaju obiektów. Tych obiektów mamy okresowo zmieniających się ponad 1 000 000. I to jest taka złota próbka dla całej astronomii światowej. W zasadzie każdy przegląd, który analizuje gwiazdy zmienne, bierze gwiazdy zmienne z tej naszej kolekcji jako wzór. Natomiast my wykorzystywaliśmy tego typu gwiazdy do różnego rodzaju badań, między innymi gwiazdy pulsujące do badania struktury Drogi Mlecznej, gwiazdy zaćmieniowe do badania odległości. Analizowaliśmy rozliczne eksplozje kosmiczne, między innymi wraz z astronomami toruńskimi, taki bardzo interesujący przykład wybuchu Nowej Czerwonej, który był pierwszym eksperymentalnym tak naprawdę przykładem łączenia się dwóch gwiazd dużo wcześniej niż łączenie się czarnych dziur z fal grawitacyjnych. Obserwujemy zmienność kwazarów, czy też wreszcie bardzo blisko odkryliśmy największy polski obiekt w kosmosie, obiekt, planetę karłowatą o nazwie własnej Dziewanna o średnicy 500 kilometrów. Myślę, że Mikołaj Kopernik byłby bardzo zadowolony, gdyby miał tę Dziewannę jeszcze wśród swoich obiektów do analizy, chociaż analiza byłaby bardzo pewnie trudna, bowiem orbita tego obiektu jest bardzo eliptyczna, bardzo ekscentryczna. Z kolei inne rodzaje fal elektromagnetycznych, tak jak mówiłem, żeby je obserwować, trzeba wyjść poza atmosferę. I kilka słów o falach najbardziej energetycznych, o promieniowaniu gamma. W latach 90. i 2000. Społeczność astronomiczną rozpalały tak zwane wybuchy w promieniowaniu gamma, gamma ray bursts. To były bardzo ciekawe odkrycia, bowiem odkrycia były jeszcze w latach 60. przez satelity szpiegowskie, które podejrzewały, że Związek Radziecki nie dotrzymuje traktatów o zakazie prób jądrowych. Później dopiero okazało się, że tak naprawdę to nie Związek Radziecki, a przyczyną był kosmos, czyli w kosmosie zachodzą nieznanego pochodzenia wybuchy właśnie w falach gamma, w promieniowaniu gamma. I odpowiedź na to, czym są te wybuchy, przyszła dopiero pod koniec lat 90., ale w 95. roku zorganizowano wielką debatę. Na wzór takiej historycznej, 75 lat wcześniej, wielkiej debaty w roku 1920 dotyczącej wszechświata, rozmiarów wszechświata pomiędzy astronomami Shapleyem i Curtisem. Wówczas bardzo szybko okazało się, że galaktyki to są twory poza naszą Drogą Mleczną. Natomiast w tej debacie pytanie było, czy wybuchy te promieniowaniu gamma są pochodzenia lokalnego w naszej Drodze Mlecznej, czy też pozagalaktycznego. I debatującymi był znów profesor Bogdan Paczyński, a jego przeciwnikiem dr Donald Lamb. Moderatorem był astronom królewski, Anglik, profesor Martin Rees. Tutaj cała trójka na zdjęciu, profesor Paczyński z lewej strony. Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Okazało się, że po obserwacjach tego satelity GRO z instrumentu BATSE, gdy zrobiono mapę taką, którą Państwo widzicie w środku, okazało się, że wybuchy obejmują, równomiernie pokrywają całe niebo, czyli ich przyczyna musi być pozagalaktyczna. Gdyby była galaktyczna, układałyby się wzdłuż równika na tej mapie. Dziś dobrze już w zasadzie wiemy, czym są wybuchy w promieniowaniu gamma, nie będę do tego wracał. Natomiast króciuteńko dwa słowa o też bardzo prężnie rozwijającej się kolejnym wielkich programach obserwacyjnych. Mianowicie okazało się, że dzięki pewnym trikom można obserwować promieniowanie gamma z powierzchni Ziemi. Otóż te bardzo energetyczne fotony wchodząc w atmosferę Ziemi powodują powstanie cząstek takich wtórnych, elementarnych, które pędząc w atmosferze świecą tak zwanym promieniowaniem Cherenkowa. Jeśli to promieniowanie się odpowiednio zarejestruje, można stwierdzić, jaki ten pierwotny foton gamma był, jaka była jego energia, z którego kierunku przychodził. Kilka tego typu instrumentów powstało.
co więcej, dużo większe powstają, tak zwane CTA, i bardzo aktywnie zaangażowane są to polskie grupy z różnych instytucji astronomicznych, praktycznie ze wszystkich uniwersytetów. Wreszcie kolejny zakres promieniowania elektromagnetycznego to promieniowanie mikrofalowe i tak zwane cosmic microwave background, czyli promieniowanie tła. To jest bardzo ważne kosmologicznie narzędzie. To jest promieniowanie, które oderwało się od materii w pierwszych setkach lat istnienia Wszechświata, więc jest to informacja, jedyna obserwacyjna informacja o tym, jak wyglądał wczesny Wszechświat. O tym, co było wcześniej, obserwacyjnie nie wiemy. Może w przyszłości z fal grawitacyjnych będziemy coś więcej wiedzieć. Na razie to mikrofalowe promieniowanie tła jest jedyną informacją. Zostało odkryte w latach 60. i początkowo wydawało się, że równomiernie pochodzi z całego nieba. Natomiast przełomem okazała się misja satelity COBE, który tutaj na tym środkowym panelu, widzicie Państwo, odkrył pierwsze niejednorodności tego promieniowania. Te niejednorodności oczywiście to są pierwotne niejednorodności, z których powstał cały dzisiejszy Wszechświat, więc jest to niezwykle ważne. Druga, bardziej szczegółowa mapa pochodzi z satelity WMAP, a tak naprawdę kwintesencją wszystkiego jest ostatnia misja satelity Planck, która wykonała najbardziej precyzyjną mapę promieniowania mikrofalowego. No i tu muszę oczywiście podkreślić rolę polskiego astronoma, toruńczyka, pana profesora Górskiego, który był po pierwsze członkiem tej pierwszej misji COBE. Później był bardzo ważną osobą w misji Plancka i też jest jednym z głównych autorów bardzo ważnego pakietu do analizy danych, tak zwanego HILPIX, który służy właśnie do analizy nie tylko promieniowania mikrofalowego, ale w ogóle do wszystkich wielkich przeglądów globalnych całego nieba. Kolejny zakres promieniowania elektromagnetycznego, promieniowanie radiowe. Radioastronomia rozwijać się zaczęła już w latach 20. poprzedniego wieku, natomiast takim podkreśleniem, taką kwintesencją są ostatnie lata i wykorzystanie znanej już wcześniej techniki VLBI, która pozwala uzyskiwać obrazy o niesłychanie dużej zdolności rozdzielczej, przez projekt nazwany Event Horizon Telescope, który to projekt głównym celem jest badanie centralnych części galaktyk, w których znajdują się gigantyczne, ogromnej masie czarne dziury. I w ostatnich latach udało się temu projektowi zmapować bardzo precyzyjnie, przedstawić obraz czarnych dziur w galaktyce sąsiedniej M87, a także w centrum naszej Drogi Mlecznej. Te obrazki, które Państwo widzicie, to jest tak naprawdę nie obraz czarnej dziury, ale cień czarnej dziury na tle gorącego dysku, który otacza taką czarną dziurę. I znów duży udział Polaków, polscy astronomowie kluczowymi są postaciami w tym projekcie, między innymi pani Monika Mościbrocka oraz pan Maciek Wielgus. Wreszcie ostatni punkt już spoza tego zakresu fal elektromagnetycznych to nowe okno na świat, czyli promieniowanie grawitacyjne. Jak słyszeliśmy w poprzednim wykładzie, sam jego twórca Albert Einstein nie bardzo wierzył, że istnieje. W latach 60., 70. podejmowano pierwsze próby detekcji promieniowania grawitacyjnego. Pośrednio stwierdzono, że musi ono istnieć, między innymi Nagrodę Nobla otrzymało dwóch astronomów za odkrycie pulsara w Układzie Podwójnym i zmian jego okresu zgodnym z teorią, ale tak naprawdę dopiero projekt LIGO i Virgo w połowie ostatniej dekady przyniósł pierwszą pozytywną detekcję. Na tym rysunku widzimy, jak taka detekcja przebiega. Otóż detektory współczesne fal grawitacyjnych, w tym przynajmniej zakresie, mają postać takiego krzyża dwóch ramion, w którym mierzy się zmiany długości tych ramion pod wpływem fal grawitacyjnych.
Fale grawitacyjne są bardzo słabo oddziałują. Też na ostatnim wykresie, w poprzednim wykładzie widać było, że oddziaływania grawitacyjne są dużo słabsze niż elektromagnetyczne, więc fale grawitacyjne wywołują tutaj zmiany długości tak małe, że to jest ułamek wielkości cząstki elementarnej protonu. Nawet nie wiem, jak Państwu to obrazowo przedstawić, ale istnieją technologie, które pozwalają tę wielkość mierzyć. Tyle tylko, że same te detektory podlegają różnym zewnętrznym czynnikom, różnym szumom, także tak naprawdę łowienie sygnału fal elektromagnetycznych to jest takie grzebanie w szumie. Ale z kolei wiemy, jak powinien wyglądać taki sygnał. Tu jest właśnie rysunek, który przedstawia, jak łączenie dwóch masywnych czarnych dziur, jaki sygnał generuje, czyli taką sinusoidę o coraz większej amplitudzie, aż po połączeniu sygnał spada do zera. No i pierwsza taka detekcja rzeczywiście udała się, z szumu wyciągnięto właśnie tego typu detekcje w 2015 roku. To był ogromny sukces, ogromnie nagłośniony. Zapewne większość z Państwa o tym słyszała. I znów polska kontrybucja. Mamy bardzo silną grupę, która w projekt Virgo jest zaangażowana, czyli jeden z tych dwóch projektów, które przyczyniły się do odkrycia fal grawitacyjnych. Polscy astronomowie są również zaangażowani w następną generację instrumentów, tak zwany Einstein teleskop, który, miejmy nadzieję, powstanie w następnych kilkunastu latach. Warto odnotowania jest też jeszcze kolejny sukces właśnie fal grawitacyjnych. W 2017 roku zarejestrowano również nie tylko sygnał z łączenia się dwóch masywnych czarnych dziur, ale także sygnał z dwóch łączenia się dwóch gwiazd neutronowych, dużo mniej masywnych, o masach nie kilkudziesięciu masach mas Słońca, ale o masach rzędu, powiedzmy, dwóch mas Słońca. Ten sygnał został zarejestrowany nie tylko w falach grawitacyjnych, ale także optycznie. Tu na tych rysunkach widzą Państwo obraz, z lewej strony obraz galaktyki i w kółeczku czerwonym jest właśnie optyczny sygnał tego zjawiska. Zarejestrowano również go w falach promieniowaniu gamma jako gamma ray burst i no, te trzy detekcje pozwoliły stwierdzić, że rzeczywiście był to wybuch tak zwanej kilonowej, która była przewidziana jeszcze w latach 90. znów przez często tu przeze mnie wspominanego profesora Bohdana Paczyńskiego jako właśnie efekt łączenia się dwóch gwiazd neutronowych. W ten sposób rozpoczęła się nowa era też w astronomii obserwacyjnej, era tak zwanej, po angielsku to brzmi multi-messenger astronomy, czyli badań różnego rodzaju obiektów astronomicznych za pomocą nie tylko fal elektromagnetycznych, ale po pierwsze w różnych zakresach fal elektromagnetycznych, za pomocą fal grawitacyjnych i za pomocą również cząstek neutrin czy też promieniowania kosmicznego. I tu skończę ten mój subiektywny przegląd tych najważniejszych, powiedzmy, wydarzeń ostatnich trzech dekad. Zostawiam Państwa z naszym reklamowym obrazkiem projektu OGLE i chyba podsumuję, że gdyby Kopernik żył w dzisiejszych czasach, to byłby dumny z wyników polskich astronomów. Dziękuję bardzo.